kochani. Dzisiaj przychodzę do Was z takim krótkim chyba komunikatem, z krótkim filmem na temat nowości, które mają się pojawić w roku 2024, ale także chciałabym wspomnieć krótko o nowościach z roku 2023, które w jakiś sposób przykuły moją uwagę, które wydają mi się interesujące. Więc nie przedłużając, słuchajcie, z takich nowinek, nowości, to Yves Saint Laurent wyszedł z nowym flankerem Black Opium. Tak, tak, tak. Nie wiem, który to już. Ciekawa jestem, czy ktoś liczy, ale na pewno enty. Black Opium over Red. Jakie mamy tutaj nuty? Wiśnia, zielona mandarynka, białe kwiaty, czarna herbata, kawa, liść indonezyjskiej paczuli, madagaskarska wanilia. Tam jeszcze pewnie więcej jest, natomiast no ciekawi mnie właśnie mariaż kawy z wiśnią, z czarną herbatą. Może to być dość interesujący flanker. Być może nawet zdetronizuje te, które pojawiły się na mojej wishliście, jak wiecie, czyli Extreme Le Parfum. No zobaczymy, zobaczymy. Brzmi ciekawie. Myślę, że będę na pewno testować. Ten zapach jeszcze nie jest dostępny, ale już chyba lada chwila powinien się pojawić. W każdym razie jego premiera przewidziana jest na rok 2024, a ten, jak wiemy, już za progiem. Kolejne to, słuchajcie, Tom Ford. Tom Ford wypuścił zapach Vanille Fatale. Już miał taki w swojej ofercie, natomiast w tym momencie zmienił się trochę wygląd flakonu. Jest taki brązowy, taki bursztynowy, trochę z ciemną czekoladą. Jeżeli chodzi o nuty, to mamy tu pikantny szafran, kolendrę, jęczmień, absolut palonej kawy. To mnie bardzo frapuje. Żonkil, plumeria, wanilia, dymny, machoń, zamsz i tytoń. No może być ciekawie. Po nutach tak myślę, że może coś w stylu tobaku vanil. Tak mi się wydaje. Wprowadzi też pod koniec grudnia, już ma się pojawić ten zapach, Vanilla Sex, chyba taka jest jego nazwa. I w nutach mamy, tutaj jest dla mnie, ta pozycja jest bardziej interesująca. Mamy gorzki migdał, wanilia, nuty kwiatowe, tonkę absolut wanilii. Brzmi to dla mnie bardzo dobrze. Oczywiście, jeżeli mi się spodoba, to gorzej dla mojego portfela, bo jak wiemy, że Tom Ford no, ma te swoje kompozycje w bardzo wysokich cenach, ale nie można mu odmówić jakby oryginalności, jakiejś takiej charyzmy, te jego zapachy zawsze są jakieś. I to mi się chyba najbardziej właśnie w tym wszystkim podoba. No nie mogę tutaj nie wspomnieć o takim trochę guilty pleasure, takim o crowd pleaser, wiecie, trochę trzeba odejść od tych cięższych zapachów. I myślę, że ta seria, bo mówię tutaj o serii Marka Jacobsa Daisy, będzie dobrym jakby dobrymi zapachami na lato. Będzie seria Daisy Also Fresh, Love i Daisy Pop. Urocze flakony też wskazujące właśnie na coś lekkiego, takiego niezobowiązującego, jak zresztą większość tej serii. Są to przyjemniaczki, no może z nie najlepszymi parametrami, natomiast są to zapachy przyjemne. Można je potraktować jako takie bardziej mgiełki zapachowe chyba. Na wiosnę i lato myślę, że warto by było się przyjrzeć. W nutach na przykład w Daisy Oh So Fresh Pop ma być róża, malina, fiołek, gruszka, lima, mech, cedr. Także sami widzicie, nawet po nutach patrząc, to no nic na teraz zdecydowanie, natomiast wiosna, lato, czemu nie. Kajali, czyli marka Huda Beauty, wypuściła, już jest dostępny, ja oczywiście do dostępnych zapachów umieszczę linki pod spodem. Eden Sparkling Litchi, w którym to mamy czarną porzeczkę, litchi, fiołek, cytrynę, jabłko, absolut wanili. No ciekawa jestem tego zapachu, chociaż wiecie co, słuchajcie, bije się w pierś, nawet tego pistachio jeszcze nie wypróbowałam, a cały czas gdzieś mi chodzi po głowie, że może mi się spodobać ten zielony flakon. Ten litchi to jest taki brzoskwiniowo-różowy. Ten kolor bardzo lubię i od razu właśnie nasuwają mi się takie owocowo-kwiatowe skojarzenia, także myślę też, że ten zapach akurat, ten Eden Sparkling Litchi będzie też dobry na wiosnę i lato. Słuchajcie, odkryłam, pewnie jestem w tyle za wszystkimi, ale odkryłam
Dwa ciekawe zapachy naszej polskiej marki dostępne na stronie Perfume Craft. One nie są tanie, od razu mówię. Jest to pojemność 50 ml. Twórcą jest Bogdan Wójcik. I słuchajcie, pierwszy przykuł moją uwagę, kaszubski mech, czyli kaszubski mech. Jest to zapach uniseksowy. Sądząc po nutach, nie będzie to coś dla mnie, bo mamy tutaj cytrusy, drzewo iglaste, trawę, tytoń, czarny pieprz, skórę, nutę leśnych kwiatów, mech, nuty zwierzęce, drzewne, wiecie, wszystkiego po trochu. Jest to ciekawe, jest to ciekawe. Jak wiecie albo nie wiecie, niektórzy nie wiedzą, swego czasu często wyjeżdżaliśmy na wakacje na Kaszuby, zresztą już od wczesnych lat, że tak powiem, młodości, od kiedy jestem z mężem, tam spędzaliśmy nasze wakacje, więc mamy tam znajomych. W ogóle ten region jest dość bliski naszym sercom, więc taki zapach no, jest czymś ciekawym. Natomiast sądząc po nutach, tak jak mówię, raczej niezbyt do mnie pasującym. Jest jeszcze drugi, podhalańskie runo się nazywa i ten myślę, że mógłby być dla mnie. Mamy tu nuty laktonowe, mamy absolut wełny owczej i piżmo. No brzmi to zdecydowanie bardzo ciekawie, jak coś dla mnie. Jestem też no ciekawa, szkoda, że nie wiem, czy tam są próbki. Chyba są na stronie próbki. Może bym się jakoś zapoznała z nimi, no bo wiecie, jest to coś polskiego, coś ciekawego, coś nowego dla mnie, no. Nie spotkałam się jeszcze z takimi nutami jak absolut wełny owczej, szczerze mówiąc, w żadnym zapachu, więc bardzo mnie to ciekawi. Kolejny to znowu taki mainstream, Valentino Born in Roma Green Stravaganza. Mamy tu absolut jaśminu, ekstrakt wanilii, wędzoną czarną herbatę. Ten zapach chyba styczeń, luty ma się pojawić, o ile się nie mylę, chyba tak. No ogólnie z Valentino... lubię Donne, te wszystkie odsłony. No jest to marka, którą tak trochę obchodzę z szerokim łukiem najczęściej. Oprócz właśnie tej serii Donna, która dla mnie jest bardzo udaną serią, więc ta odsłona, absolut jaśminu mnie trochę tutaj odstrasza, jak również ta wędzona czy czarna herbata. To też może być trochę trudna nuta. No ale nic, na pewno będąc w perfumerii, już nawet z ciekawości takiej, wiecie, perfumowego twórcy internetowego, będę testować. No nic, ciekawa jestem, czy słyszeliście jeszcze o jakichś nowościach. Jeżeli tak, to chętnie poczytamy o tym wszyscy w sekcji komentarzy. Ja tymczasem serdecznie dziękuję. Jeszcze tylko poinformuję, że pewnie w przyszłym tygodniu, tuż przed Wigilią, przyjdę albo przyjdziemy, może z rodziną, zobaczymy, z życzeniami świątecznymi. Także mam nadzieję, że jeszcze uda nam się zobaczyć przed świętami. Pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.